doszło do konfliktu i ponieważ władze kościelne broniły księdza Michalskiego, władze cywilne, komunistyczne wtedy napisały taką skargę bardzo obszerną i na tę skargę odpowiedział ksiądz Kazimierz, takim można powiedzieć non possumus. To, co kardynał Wyszyński uczynił w 1953 roku z dekretem o wsadzeniu stanowisk kościelnych, to właśnie ksiądz Michalski w piśmie skierowanym do kurii i przekazanym także do władz określił to bardzo jasno. Pisze tak. W zakończeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej pisma powołuje się nieszczerze na swoje względy dla mojej osoby, nazywając je moimi przeżyciami obozowymi. Przykro mi jednak stwierdzić, że stawanie do raportu przed komendantem obozu, a więc przed wrogiem, nie było dla mnie tak bolesne, jak stawanie do raportu na ciągłe wezwania tutejszych władz, aby tam wysłuchiwać dialektycznych argumentacji w uzasadnieniu pociągnięć władzy przeciwko parafii, jak na przykład w sprawie procesji Bożego Ciała, albo wysłuchiwać nietaktownych i obraźliwych upomnień, że jestem także obywatelem Polski Ludowej. O tym bardzo dobrze wiem i chciałbym sobie to obywatelstwo jak najwyżej cenić, a nie oddam historii swojego obywatelstwa na historię tych, którzy zarzucają mi brak poczucia obywatelstwa i wystąpienia przeciwko państwu, tak jak ja, myśli o całej parafii. Doszło potem do wydarzeń, które wszyscy znamy z opisów pana Dzwonkowskiego, dyrektora archiwum i także wielu innych uczonych, historyków, archiwistów. One są wszystkie opublikowane i w dokumentacji, albumach. Został usunięty, ale sam zgłosił się do biskupa, bo władze domagały się natychmiastowego usunięcia. Biskup go bronił, biskup Wilhelm Bluta, i dopiero w grudniu opuścił Zieloną Górę i w Poznaniu zamieszkał swojego kolegi kapłana